Siemanko ludzie, dzisiaj pokażę wam jak w GTA Online zarobić łatwą i szybką kasę i zarówno kasę jak i doświadczenie, punkty doświadczenia. Także zaczynamy. Otwieramy menu i mamy tutaj GTA Online. Znaczy, tylko muszę sobie muzykę wyłączyć, żeby mi YouTube tego nie zablokował. Mamy GTA Online. Wciskam na akcję. Stwórz akcję stworzone przez Rockstar. I przewijamy do misje i mamy pod spodem przedostatnia gra w zielony. Obszar góra, Gordo, misja. Typ misja. Trzeba mieć do tego albo level 25, albo ktoś musi nas zaprosić, kto ma powyżej 25. I można grać w 4 osoby, ok. Zatwierdzamy, potwierdzamy. I najlepiej dać sobie w tej misji trudny. Za chwilkę wam pokażę. Ok, teraz mamy menu misji. No i teraz tak. Radio musimy sobie, znaczy ja muszę sobie wyłączyć. Ok, no i tak. Poziom trudności trudny najlepiej dać. Pora dnia najlepiej, żeby była ładna. Ok, tam kamizelka to może być. Ok, no i zaczynamy grać. I za chwilkę wam pokażę, jak najlepiej te misje zrobić. Okej, misja gra w zielone. No i okej, i za chwilkę wam pokażę, tylko muszę zdobyć jakiś dobry, ciężki samochód. Najlepiej takiego Sava. Okej, mamy Sava. Tego Sava nikt nie ruszy. No i jedziemy. Musimy pojechać konkretnie tutaj, w tę stronę. Nawet nie musimy sobie zaznaczać tego na mapce. Tylko wystarczy, że tutaj pojedziemy w tą taką polną drogą, tak jakby, pustynną. No i będziemy mieć tutaj na wejściu dwóch ludzi. Możemy ich albo, nie wiem, skraksować, albo... Możemy ich albo skraksować, albo zabić, tak. Tak po prostu. Tam oczywiście snajperzy są, a jakże. No i po prostu tam możemy sobie pozabijać różnych ludzi. O, i już widać, że na mapie jedzie furgonetka. I tę furgonetkę musimy ukraść. Ona tu... Gościu tu przypieprzył w nasz samochód. Właśnie musiałem podkreślić, że... Znaczy muszę teraz podkreślić, że musicie tak ustawić samochód na tym moście, żeby ta furgonetka wpieprznęła w ten samochód. Okej, tam jeśli chcecie więcej ekstra, to tam możecie sobie zabić tych ludzi do końca. Ale ja zabieram tego vana od razu i jadę w wyznaczone miejsce. Konkretnie do przyczepy Trevora. Więc widzimy się za chwilkę. Okej, już dojeżdżamy do przyczepy Trevora. Więc wystarczy, jak zwykle, po prostu zaparkować tutaj w środku. I teraz Trevor nas przywita fajną cutscenką. No i okej, misja zaliczona, to wszystko. I można tę misję powtarzać tym samym sposobem. O właśnie, 15 JP, 7000 i 1400 expa. Mniej więcej. To jeszcze zależy, ile ludzi zabijecie. Okej. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Może będzie więcej poradników, jeśli coś odkryję. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Na razie!